Włącz i zostań z nami. Zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj witamy księdza arcybiskupa metropolitę wrocławskiego, na razie nominata, który przyjechał, aby zapoznać się z rezydencją, z kurią, z katedrą i z seminarium jako sercem diecezji. Wszyscy już to, co najważniejsze o księdzu arcybiskupie wiedzą i słyszeli, a ja zawsze, gdy spotykałem się z arcybiskupem Damianem Simonim, czy przedtem jeszcze arcybiskupem Alfonsem Nosorem, to im mówiłem, pamiętajcie, że Wrocław to jest matka, bo te ziemie kiedyś należały do archidiecezji wrocławskiej, łącznie z Katowicami, dopiero potem powstała administracja, a potem diecezja katowicka, a obecnie jest archidiecezja. W jakim sensie ksiądz arcybiskup wraca do matki, bo tutaj najstarsi księża w Katowicy studiowali na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Teologicznym. Czas będzie też bardzo taki napięty, dlatego że życzeniem kongregacji do spraw biskupów było, żebym jeszcze w tym roku przyjął paliusz, więc muszę udać się też i do Rzymu. Mamy termin 16 czerwiec i potem powinienem być w Rzymie, to tam te 2-3 dni wcześniej, czy jakoś. No i już właściwie okres wakacyjny, urlopowy i tak naprawdę te ważne decyzje, także dotyczące personalne, one jak gdyby nie będą tutaj przeze mnie też podejmowane. Ja w jakiś sposób szanuję i uszanuję te decyzje, które zostały podjęte. No wiadomo, arcybiskup, który odchodzi, też będzie mi służył radą, ale najbardziej na najbliższego współpracownika liczę oczywiście na biskupa Andrzeja. Potem będę ze wszystkimi zawsze kanclerza prosił, potem jest i wikariusz generalny. Są te osoby takie bardzo ważne dla funkcjonowania całej metropolii. Ja wyrażam tutaj nadzieję bardzo, bardzo dobrej współpracy. Na początku ja będę tej pomocy bardzo wiele potrzebował i to właściwie na każdym poziomie. Do kogo przychodzi, prawda, jakie to są warunki, jakie zwyczaje, tak najbardziej ogólnie. Księże arcybiskupie, dzisiaj pierwszy taki rekonesans tutaj. Tak, oczywiście, no pierwsze spotkania. Po spotkaniu z księdzem arcybiskupem, teraz spotkanie w kurii, potem będzie seminarium. Także no, to są takie pierwsze spotkania i myślę, że one są bardzo ważne dla jednej i drugiej strony. Dla mnie są ważne, ale myślę także i dla tych, z którymi będę współpracował, z którymi no, jakoś tam będę szedł i to, mam nadzieję, długie lata. Serdecznie, jako biskup jestem najbogatszym, jeśli chodzi o kościoły. Trzy aż. Ten rok krzyża i świętego Idziego. To jest najstarszy romański, a to jest gotycki. Wszystkie z XIII wieku. Codziennie od 16 do 18 Kolejne rzeczy, tak.
jakichś takich, jakby było wystawienie takie. No, ale... Jak te pierwsze wrażenia na Dolnym Śląsku? No, nie liczyłem, że tak szybko przyjadę, bez łamania przepisów oczywiście, bo jednak autostrada, tak, dobra droga. I tutaj nie było takiego ruchu we Wrocławiu, wydawało mi się, że będzie trudniej się przedrzeć. Także, no, na razie uczę się wszystkiego, patrzę i tu rzeczywiście pięknie to wszystko wygląda, odnowione. No, ja byłem niedawno tutaj na, zresztą uroczystościach, na konferencji, no ale znowu patrzę na to wszystko zupełnie już inaczej teraz i bardzo mi się podoba. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na jej imię ufamy. Witamy w murach metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, nowego księdza arcybiskupa, metropolitę wrocławskiego, na razie nominata, ale już wkrótce spełnią władzę od dnia 16 czerwca od godziny 15, bo na tę godzinę przewidziany jest ingres. A teraz widzicie księdza arcybiskupa z bliska. Kochani, ja bardzo się cieszę z tego spotkania z wami, bo też jakąś taką intencją mojego serca było właśnie poznanie tych, którzy się przygotowują do kapłaństwa. Nie musiałem też, to tak jak powiedziałam, jesteśmy wyczuleni, nie musiałem nawet tego życzenia przedstawiać, bo ksiądz arcybiskup Maniak zaraz pojechał w seminarium. Musimy tutaj też spotkać się. A więc zanim kanonicznie obejmę tutaj tę posługę w archidiecezji wrocławskiej, to już teraz właśnie bardzo się cieszę z tego, że mogę was zobaczyć i że jest was no niemało. I tym się bardzo cieszę, że nie jest was mało. I ja zawsze tak patrząc na was, sobie nieraz zadaję to pytanie, gdzie to ten Pan Jezus was znalazł, nie? Bo tyle się... gdzie On was znalazł? Bo tyle się mówi nieraz o młodzieży, ona jest taka, inna. Ojej, cóż to za różne rzeczy się nie mówi. Rzeczywiście te warunki, które mogą utrudniać albo sprzyjać podejmowaniu decyzji pójścia za Chrystusem, one są o wiele trudniejsze niż były kiedyś. Mało tego, już młodzież nie jest winna temu, bo to świat ludzi dorosłych, prawda? On organizuje niejako młodzieży ten świat, podsuwając im oczywiście narkotyki, bo to nie sama młodzież sobie to robi, nie to starsi, podsuwając im oczywiście pornografię i to wszystko i tak dalej, to świat dorosłych. Amen. Święty Janie Chrzciciel, módl się za nami. Błogosławiony Janie Pawle II, módl się za nami. Pan z wami i z duchem Twoim, niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Śląsk jest jeden, sercem tego Śląska ciężko powiedzieć, ale taka jest prawda, historia jest Wrocław. Tam jest łaźnia. Tam jest kasa. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.